Elo, elo, czy 2-0? Siema ziomki, ja nazywam się Bailey, a to będzie krótki tutorial, w którym pokażę Wam, jak na dwa sposoby rozwiązać problemy, które występują aktualnie na polskim Metinie, na serwerze polskim i Polyfemosie, a które polegają na tym, że nie można się zalogować, albo jak już to zrobisz, to często masz frizy, masz pełne kulki expa czempionów. Ja generalnie sam miałem ten problem, no i bardzo długo starałem się go rozwiązać, aż w końcu można powiedzieć, że udało się go tak jakby przezwyciężyć. Ten proces był dość długi, było wiele prób, no ale efekt jest zadowalający i to mam przygotowane takie dwa rozwiązania, które myślę, że dadzą Wam wymierny rezultat. No i generalnie są to rozwiązania dla internetu z Orange, ale myślę, że każdy może postępować tak samo przy swoim internecie. Nie wiem, jak wejść na przykład router innej sieci i tak dalej, bo po prostu go nie mam na co dzień, nie wiem o tym, ale do Orange wiem. No i na tym się kierowałem i takiej pomocy szukałem. No i tu mam dwa rozwiązania przygotowane. Pierwszy jest taki mniej inwazyjny, a drugi no to już albo zrobisz to sam, jak pokażę ten poradniczek, a jak nie, to trzeba dzwonić na infolinię swojego operatora i on Wam pomoże krok po kroku to zrobić. A więc tak, wejdę sobie na razie w rozwiązanie numer 1. To rozwiązanie pomógł mi zrobić gracz na Discordzie, który ma nick Buźka i on podsunął mi ten pomysł, także spróbowałem to zrobić, ale od razu mówię, że nie każdemu to pomoże. Normalnie wchodząc w wiersz poleceń wpisujemy taką komendę, resetuje nam wtedy internet, potem wpisujemy tą drugą komendę, to uwalnia nam kurwa ten internet, po prostu wtedy go nie mamy, jesteśmy tak jakby wylogowani, odcięci od internetu. Potem wchodzimy tutaj, na dole Wam się wyświetli, że nie macie internetu, to wtedy tutaj robić tak, jakby chcecie się połączyć, chcecie naprawić połączenie, to się wtedy udaje, no i wchodzicie sobie wtedy na stronę Waszego operatora. No, moim operatorem jest Orange. No więc wpisując tam 192 i tak dalej, no zależnie jakie macie tam hasło na stronce, żeby się połączyć ze swoim routerem. Wchodzicie w zakładkę, gdzie jest bariera zapora sieciowa. I od razu Wam powiem, że jeżeli na początku macie ustawione wysoki, to wystarczy zmienić na średni, zaakceptować i po 5 minutach macie normalnie działającego Metina. Jednak jeżeli już od startu macie ustawioną zaporę średnią, tak jak ja miałem i dlatego to rozwiązanie poniekąd nie było dla mnie, musiałem zmienić na niski ten profil, no i wtedy wszystko mi chodziło tak jak powinno, nie było żadnych frizów i tak dalej, ale ciągle z tyłu głowy miałem to, że mam ten profil zapory niski. No i w domu mam ze 4 komputery, z czego powiedzmy, że 3 są takie potrzebne, mają takie różne wrażliwe dane i dziwnie się czułem z niską zaporą. Tym bardziej, że po kontakcie z infolinią powiedzieli mi, że nie polecają tego. Także jeżeli na samym początku masz ustawione wysoki, zmienisz na średni, to ci to zadziała. Jeśli masz średni, musisz zmienić na niski. No jeżeli nic ci to nie przeszkadza, nie masz wrażliwych danych na komputerze i w ogóle jesteś ryzykantem i się nie boisz jakiejś tam akcji DDoS-ującej albo że ktoś ci się włamie do Metina, no to jeżeli zmienisz na niski, to też będzie ci wszystko działać. Prawdopodobnie nie na każdym też komputerze, nie na każdym internecie mi to pomogło, gdy miałem zmienione na niski. Jednak no miałem właśnie z tyłu głowy cały czas to, że ten profil jest niski, no i szukałem dalej rozwiązania. No i kolejnym rozwiązaniem jest rozwiązanie numer 2. To działo się na infolinii, zadzwoniłem do tam serwisanta. Chciałem, żeby odblokował mi porty. Widzę, że na forum teraz ludzie polecają sobie odblokowywanie portów, też od tego chciałem zacząć. Ale u mnie na komputerze akurat porty były odblokowane.
więc no nie mogłem po prostu nic z tym zrobić. Ale gdzieś tam podczas kłótni z Artem padło wymianie zdań na Discordzie. Z jego strony padły słowa o międzynarodowym węźle internetowym, że może to jest problem i tak dalej. No i zacząłem o tym czytać i tam gdzieś się wypowiadali niemieccy gracze, niekoniecznie z Metina, że gdzieś tam mają problem z tym swoim węzłem internetowym, międzynarodowym. No i zacząłem grzebać i zadzwoniłem też na infolinię i poprosiłem chłopa na infolinii, żeby mi powiedział, jak to zrobić. No i on mnie pokierował względem mojego routera, gdzie mam się tam ustawić i tak dalej. No i koniec końców wygląda to tak, że w zakładce zaawansowane w połączenie z internetem, jak masz login swój Neostrady, ja miałem bez ochrony. Ten bez ochrony to znaczyło, że kiedyś odblokowałem sobie większość portów i dlatego on się tak nazywał. Taka domena występowała na Orange'u i ja taką miałem tutaj nazwę. I jakaś tam, prawda, indywidualna nazwa do twojego liveboxa i tak dalej. Usunąłem z nazwy bez ochrony, tam na samym początku. Na samym końcu dopisałem tylko slasha i IPv6, bo to wtedy sprawia, że zmienia ci twój węzeł międzynarodowy, internetowy, że twój internet za granicę leci inną wtedy, tak jakby w innym kierunku. No i gdy to zrobiłem, to gra mi się naprawiła i jest naprawiona do tej pory. Pomogłem kilku osobom tam na forum, bo też mieli ten sam problem, też wytrwale ze mną pisali na forum, że jest problem i tak dalej i pomogłem tym osobom. No ale postanowiłem też opublikować to nagranie, żeby generalnie pomóc wszystkim. Bo chciałem jeszcze powiedzieć, że gościu na Neostradzie powiedział mi, że to na pewno jest wina administratora gry, że coś musiał skrócić i tak dalej, że te błędy powstały. I polecam serdecznie wszystkim spróbowanie u siebie. Myślę, że jak ktoś ma inny internet, to dzwoniąc na swoją infolinię też jest w stanie otrzymać pomoc, żeby zmienić swój ten międzynarodowy węzeł internetowy. No i na koniec cóż mogę powiedzieć? Jeśli pomogłem, zostaw suba. Pozdrawiam serdecznie. Na razie.